Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Dostałam taką piękną paczkę od pewnej firmy i jeżeli macie ochotę zobaczyć, co jest w środku, to zapraszam was teraz, możecie zaraz zobaczyć. A jeżeli jesteście tutaj tylko dla treści filmu, to zapraszam do tej minuty. Od razu mówię, że paczka jest od firmy Cassier. No i była bardzo ładnie zapakowana. Taki papier, naprawdę bardzo ładnie to wyglądało, aczkolwiek niestety paczka została otworzona nie przeze mnie jako pierwszą. Paczka już była otwierana. Nie jest to żadna wina firmy, nie jest to wina poczty, po prostu wyniknęła pewne nieporozumienie, pewna sytuacja, przez którą no nie jestem pierwszą osobą, która otwiera tą paczkę i wszystko nie będzie tak ładnie zapakowane, jak to było. Ale mam nadzieję, że i tak będzie spoko. Także otwieramy. Naprawdę bardzo fajny kartonik, fajnie to wygląda. No i tak, tutaj mamy bluzę niebieską, piękną. Tutaj mamy koszuleczkę białą, piękną. W środku było: w życiu podobno najważniejsze jest szczęście. My wolimy mieć farta jak trafna karta w logo. Narzędzie Multitool survival w każdej sytuacji. Każdego dnia wstajesz z kanapy i nic już nie jest takie samo. Nie wszystko ma być widoczne na pierwszy rzut oka, dlatego patrz długo. Cassier jest stworzony przez hermetyczną grupę wolnomyślicieli. Ja mam problem z przeczytaniem tej nazwy. Odnajduje się w każdej chwili, są tak wiele twarzy i odmienny charakter każdej sesji. Cassier to precedens, tworzymy w Poznaniu pytanie na legalu. Także tutaj takie karteczki są dołączane dokładnie. W środku mamy także wlepy. Ja lubię wlepy, także wlepy, fajna rzecz. No i dostałam jeszcze jakąś płytę, jak widzę, zagraniczne rapsy. Niestety ja zagranicznych rapsów praktycznie w ogóle nie słucham, więc... ale ogólnie spoczko, w sensie ja kolekcjonuję płyty. O, nie trzeba nożem. Ja kolekcjonuję płyty, więc dla mnie to jest bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. W sumie przesłucham sobie z chęcią, ponieważ jak mało słucham rapu zagranicznego, tak jak mam płytę, to gdzieś tam znajdę czas pewnie na przesłuchanie. I naprawdę bardzo dziękuję. Zaraz możecie zobaczyć, jak się prezentują rzeczy, bo wam pokażę, bo czemu by nie. Jeżeli mielibyście ochotę sobie ogarnąć to wszystko, jak to wygląda, zapraszam serdecznie na jej stronę, link jest w opisie. No i co, zaraz wam się pokażę, jak prezentują się te ubrania na mnie i będzie można zobaczyć odcinek. Siema, tutaj Ola z przyszłości, która będzie wiedziała na przyszłość, żeby dokładnie podłączać mikrofon. Dokładnie, wstęp mi się nie nagrał. Także powiem, mówiłam tam tyle, że jestem w czapce, mówiłam tyle, tłumaczyłam, na czym to polega, czyli że nie są tam utwory, które wy mi wysyłaliście jako słuchacze, tylko wy mi wysyłaliście jako twórcy, czyli to są wasze utwory, waszych, was, widzów. Tak to mniej więcej brzmiało, tylko że z lepszą składnią, bo teraz mówię na szybko. No i jeszcze mówiłam, że ten odcinek jest podzielony na dwie części i w tej pierwszej będzie 6 raperów, w kolejnej za parę dni będzie 5 raperów i to tak w całkowitym skrócie. Miłego oglądania i na końcu zadzwonił mi telefon i wtedy się kapnęłam, że mam niepodłączony mikrofon. To tyle, cześć. Nie wiem, na czym skończyłam, ale wiem, że nie miałam podpiętego do końca mikrofonu. Lecimy z pierwszą osobą. Pierwszym wykonawcą jest młody Cody. Powiem tak, chłopak spoko płynie, brzmi to w miarę przyjemnie, no ale zdecydowanie trzeba tutaj poprawić jakość nagrań i jeszcze dykcja przydałaby się lepsza. W sensie, no nie wszystko da się zrozumieć, troszeczkę seplenienia, to jest zdecydowanie do poprawy. Ale wersy całkiem spoko złożone. Rapuj, ćwicz, zdobywaj doświadczenie, pisz teksty, a w przyszłości życzę ci jak najlepiej, myślę, że dobrze ci pójdzie. Ostatnio bardziej in niż yang, w moim życiu coraz więcej zła. Chciałbym się wyrwać, ale jak? Nie ma dla kogo, zostałem sam. Bliskich widzę tylko w snach, większy żyżu nieba bram, a je raczej u piekła bram, bo przeklęta ma westra. W środku mnie bany demon, mój nemezis, mój alter ego. Czuję wobec niego niemoc, zmienia mnie jakby venom. Czuję, że nie jestem sobą, czuję, że nie jestem sobą. Kiedyś żyło mi się spoko, a teraz jak Mr. Robot. Więc toczona wewnętrzna walka i znowu klepię matę jak Najman, bo przegrywam to już stan. Kiedy skończy się ten galimatias. Kolejna postać to Loki. Bardzo fajny styl i bardzo dobrze to brzmi. Ja bardzo lubię taki styl nawijania, który podchodzi właśnie pod takiego Araba, guziora, ale jednak Loki ma swój własny, który nie jest kopią, nie jest kserem, jest po prostu podobny, ale wiadomo, wiele rzeczy jest do siebie podobnych. Warta pozycja do sprawdzenia, co prawda jeżeli chodzi o tekst, mogłoby być trochę ambitniej, ale na miarę teraźniejszego hip-hopu jest to totalny standard, który jest po prostu na porządku dziennym. Nic więcej do zarzucenia nie mam, polecam sobie sprawdzić. Ludzie się będą pytać, kiedy nowy lokę, ale tak na serio pytają, kto to?
Nie chce mi się już tu grać, ale mam nadzieję, że może się z tego wyjdzie w końcu coś. Nie mam pojęcia, co to fame, ziomek mówi, co to fame. Jak na razie tylko siedzę, wiesz. Ciągle bujam w obłokach, muszę zejść na ziemię, bo inaczej w sumie skończy się to źle. Kolejny tekst już napisałem i wciąż dalej leży. Nagrałem wczoraj coś i nie wypuszczam, możesz wierzyć. Próbuję zrobić coś, może ktoś powie, że mu siedzi. Ciekawe, czy kiedyś przestanie to być źródłem myślę, czy usunąć kanał, ale każdy w sumie zaczynał. Mimo że te traki to banał, propsuje mnie moja dziewczyna. Nie ukrywam, że mi się nie chce czasem robić tego w ogóle, choć czasami łapie mnie wena, a przed majkiem łapie za mułę. No i teraz Skotek, u niego po prostu wszystko gra. Tutaj nie mam co do komentowania, no płynie pięknie. Naprawdę dobrze się tego słucha, nic tylko sprawdzić. 23.01, siedzę w aucie i sam do końca nie wiem, gdzie jestem. Pomarańczowe światło zakłóca prywatną przestrzeń. Myślę o tobie, chociaż do końca sam tego nie chcę. Dym papierosa gryzie moje zimne podniebienie. Pamiętam, jak miałaś nadzieję, że też się kiedyś zmienię. Deszcz pada gdzieś za szybą, dzisiaj już nie chcę nic więcej. Mam dość tych kłótni, potem zostają tylko pretensje. Chciałbym wiedzieć, co u ciebie i to, gdzie jesteś. Chociaż naprawdę wolałbym się odwrócić napięcie. Zostawić cię z myślami i z tym złamanym sercem. Przecież jestem chamem i nie stać mnie już na więcej. Może mógłbym z tobą wybrać się kiedyś do kina, być z tobą szczęśliwy tak samo jak na wszystkich filmach. Może dla ciebie nasza bajka wydaje się dziwna, smutne zakończenie czegoś czasami bywa. No i teraz łania, taka wiecie, za rękę, hehe. No i tutaj mamy taką sytuację, że niby wszystko git, ale jednak coś tu nie gra. Da się słuchać, brzmi fajnie, spoko, teksty na nie najgorszym poziomie, jednak brakuje mi tutaj takiego doświadczenia i luzu, momentami po prostu zajeżdża fałszem. Znaczy nie chodzi mi tutaj o autentyczność, tylko taki dźwięk fałszu, głos w rapie. W rapie też da się fałszować, no ale polecam sprawdzić, przesłuchać, może komuś siądzie. Nie staję na starcie wyścigu po fame. Moje ambicje to wyżej wejść. Więcej mieć, niech kręci się i to się nie może nie udać, no więc ładuję formę i treść, wrzucam najwyższy bieg. Oni pieprzą, że zjedli kleja, ponad tym sobie spełniam sen. Cola Jack, Lemon Haze, panoramy znów lecę gdzieś. Harmonogramy to sam se bierz i trzymaj schemat, tak łatwiej jest. Świeża krew i dobra rzecz, nigdy nie będę tu czyimś tłem. Pierwszy plan w tych obrazach chcę, choć skille te nie mieszczą w ramach się. Mam wypierdolone na świat, tak jak wypierdolone na was. I czuję się dobrze, bo piję lub bombie i rzucę wam bombę na dobry początek. Łania zrobił comeback, lecę dalej, a oni tracą. Pierdolę cokolwiek, on zawsze stawia mu siebie na jakość. No i tutaj mam dwóch gości, czyli MG i Brookse. Chłopaki robią dosyć agresywny new school. No i ceni się także to, że mają klip, co teraz nie jest taką codziennością przy początkujących czy tam po prostu mocno undergroundowych raperach, który całkiem fajnie wygląda. No i tutaj jak dla mnie dużo lepiej wypada MG. To jest ten drugi, który nawija, ale jest napisany pierwszy, bo tak to tam było, ktoś mi to tłumaczył, ten, kto mi to wysyłał. No i co do niego, dykcja zdecydowanie do poprawy, ponieważ to jest jedyny minus. A tak to naprawdę możecie sobie sprawdzić. Taki ze mnie rozmówca, że zwykle nie mam pytań. Kolejna łamigłówka, kolejna dialektyka. Sam zadam te pytania, sam wyciągnę odpowiedzi. Na chuj twe starania, dobrze wiem, co we mnie siedzi. Codzienne ścierania, codzienna dialektyka. W personie dwie profesje, ucznia, dydaktyka. Sam zadam te pytania, sam wyciągnę odpowiedzi. Na chuj twe starania, dobrze wiem, co we mnie siedzi. Codzienne ścierania, codzienna dialektyka. W personie dwie profesje, ucznia, dydaktyka. Powoli przestaje? Powoli? Nie. Powoli przestaję już innych rozumieć, choć audiometria ponadprzeciętną w podziemiu jestem i czuję tylko jak ziemia jest mi lekką. Raperzy z bulimią i bigoreksją skaczą mi wrzeszczą tam, a mi nawet nie jest zbytnio z tym ciężko, pomimo już jestem sam. Może troszkę przesadzam, jest jeszcze kilku, będę tu banglał z nimi, a nasz artyst się przyjmie jak on czy tych łaków na pustyni. I teraz mamy ZDA, ZDA, nie wiem jak to się czyta, ale mamy tutaj kawałek fajnego old schoolu. No i w końcu jakieś teksty, które coś ze sobą niosą, nie są puste. I jak nie lubię takiego przesadzania w stylu, wiadomo, życie ludzi ulicy i tak dalej, życie to hip-hop, wychowałem się na blokach, tak tutaj faktycznie gościu ma coś do powiedzenia, a nie jest to po prostu nawijanie samo w sobie. No i jak wielu dzisiaj, dykcja, dykcja, dykcja. Poza tym słucha się naprawdę dobrze. Polecam mocno, szczególnie tym, którzy lubią właśnie old school. Nigdy nie byłem typem człowieka, co się poddawał. Nigdy nie byłem typem człowieka, co nie upadał. Nigdy nie byłem typem typa, co mnie namawiał, potem na raty rozkładał, a numeru nie zostawiał. Samo ono pokazało, wygrać musisz swoje karty mieć. By wygrać życie liczy się sama zdobycia chęć. Możesz się dostosować albo stworzyć coś nowego, lecz z podejścia pierwszego nie wynika nic dobrego. Nigdy nie byłem typem człowieka, co się dał gnoić. Mam zacięty język, czasem przez to coś nabroi. Słuchaj, miałem mówić prawdę, teraz nagle cię to boi.
boli, nic nie jest uniknione, wiesz, memento mori. No i słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Wbijajcie na Snapchata, wbijajcie na moją grupę na Facebooku, na fanpage'a też i na Instagrama też. I sprawdzajcie bluzy, bo są bardzo fajne, też je gorąco polecam. Edycja limitowana, tylko 100 sztuk zostało wyprodukowanych, także... Śpieszcie się. No i co? To tyle. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.